Dzień dobry. Dzisiaj zajmujemy się tematem widzieć Jezusa Chrystusa w Jego wszechmocy i łasce. I będziemy robili przegląd ludzi, którzy spotkali Pana. Ponad 2000 lat temu Syn Boży stał się człowiekiem i żył na tej ziemi. Fakt ten ma kluczowe znaczenie dla każdego wierzącego. Aby zrelacjonować ten cudowny okres, Bóg posłużył się czterema pisarzami. Dzięki temu posiadamy cztery zainspirowane przez samego Boga sprawozdania o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ewangelie opisują nam wiele sytuacji, w których ludzie osobiście spotkali się z Jezusem Chrystusem. Pomimo że bardzo często głosząc słowo, otoczony był wielkim tłumem, poświęcał jednak czas na zajmowanie się kłopotami i trudnościami pojedynczych osób. Nastawienie i sposób traktowania ich problemów uwydatniają wielkość i doskonałość naszego Zbawiciela. Wiele wydarzeń zostało wspomnianych jedynie przez jednego bądź dwóch pisarzy Ewangelii. O innych natomiast pisze trzech. Rzadziej znajdujemy historie opisane we wszystkich Ewangeliach. Biblijne relacje tych wydarzeń czasami różnią się od siebie odrębnymi wypowiedziami. Różnice te wynikają z tego, że każdy z tych czterech autorów posiadał inne zadanie, opisując dane wydarzenie. Z tego też względu zarówno wszystko, co jest ze sobą zbieżne, jak i również poszczególne rozbieżności potwierdzają jedynie Bożą inspirację tych ksiąg. Tak licznych relacji nie da się połączyć w jedną historię. Próba ich połączenia zaciemniłaby Boży obraz oraz byłaby sprzeczna z Jego zamiarem. Dlatego też za każdym razem chciałbym, abyśmy dołączali urywek Ewangelii, do której odnosi się dana sytuacja. Pan Jezus czasami działał w ukryciu, innym razem publicznie. Niektórym spośród tych, których uzdrowił, przykazywał, aby dawali świadectwo o tym, czego dokonał. Zaskakujące jest, że innym razem zaś nakazywał, aby nikomu nic o tym nie mówili. Czasami uzdrawiał chorych natychmiast, innym razem po jakimś czasie lub w dwóch etapach. Właśnie ta różnorodność jego działań zachęca, aby jeszcze bardziej zastanowić się nad tymi wydarzeniami. Wszystko, co każdy z inspirowanych pisarzy chciał przekazać albo pominąć, ma bardzo istotne znaczenie. Nie ma w Biblii przypadków. I to byłoby bardzo cenne, gdyby się udało pokazać z jednej strony, z jakim nastawieniem człowiek może przyjąć otwierane dla niego źródła Bożej łaski. Bóg się pysznym sprzeciwia, tak mówi Słowo Boże, a pokornym łaskę daje. A z drugiej strony byłoby dobrze pokazać wielkość i doskonałość Pana Jezusa Chrystusa. Jego zachowanie oraz słowa będą poruszały nasze serca i wywierały widoczny wpływ na nasze chrześcijańskie życie. Z coraz większym podziwem będziemy sobie zdawać sprawę z tego, że Syn Boży nas zna i pragnie nam pomóc. W każdej sytuacji i w każdym stanie możemy do Niego przyjść. On nas rozumie i pragnie nam pomóc w swojej łasce i mocy.